Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 131. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 85. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi. Odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę Twojemu ludowi. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu. Odnów nas, Boże, nasze zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas. Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki? Czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, aby Twój lud weselił się w Tobie? Okaż nam, Panie, swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie. Pragnę słuchać tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim, tym, którzy do Niego powracają z ufnością. Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją. Niech chwała Jego zamieszka w naszej ziemi. Łaskawość i wierność spotkają się z sobą. Ucałują się sprawiedliwość i pokój, wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość pójdzie przed nim, po tej drodze stawiać będzie swe kroki. Budowa świątyni dla Pana dobiega już końca. Salomon jako król i kapłan dokonuje konsekracji świątyni, odmawiając przepiękną modlitwę. Czytając pierwszą księgę królewską, rozdział ósmy, wersety od 14 do 66, wsłuchajmy się w jej głęboką treść. Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela. Całe zaś zgromadzenie Izraela stało. Potem rzekł. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który to, co zapowiedział swymi ustami memu ojcu, Dawidowi, też własnoręcznie wypełnił, mówiąc: Od tego dnia, w którym wyprowadziłem mój lud Izraela z Egiptu, nie wybrałem ze wszystkich pokoleń izraelskich miasta celem wybudowania w nim świątyni, by imię moje w niej przebywało. Ale wybrałem sobie Jerozolimę, aby tam było moje imię. I obrałem Dawida, aby był nad moim ludem Izraelem. Dawid zaś, mój ojciec, powziął zamiar zbudowania domu dla imienia Pana, boga Izraela. Wówczas pan rzekł memu ojcu Dawidowi: Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania domu dla mego imienia, bo wypłynęło to z twego serca. Jednak nie ty będziesz budować tę świątynię, ale twój rodzony syn. On zbuduje dom dla mego imienia. Pan wypełnił właśnie to, co obiecał, bo nastałem po moim ojcu Dawidzie i zasiadłem na tronie izraelskim, jak zapowiedział Pan, oraz zbudowałem dom dla imienia Pana, Boga Izraela. A w nim urządziłem miejsce dla arki, w której jest przymierze Pana zawarte z naszymi przodkami, gdy ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Następnie Salomon stanął przed ołtarzem pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: O Panie, Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą cię z całego serca, bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, w tym, coś Mu przyrzekł i powiedział swymi ustami, a co dziś wypełniłeś własnoręcznie. Więc i teraz, o Panie, Boże Izraela, dotrzymaj słowa danego Twemu słudze, memu Ojcu Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc, nie będzie Ci odjęty sprzed mego oblicza mąż zasiadający na tronie Izraela, jeśli tylko Twoi Synowie strzec będą swej drogi, postępując wobec mnie tak, jak Ty wobec mnie postępowałeś. Więc i teraz niech się sprawdzi, proszę cię, panie Boże Izraela, Twoje słowo, które dałeś twemu słudze, ojcu memu Dawidowi. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę twego sługi i jego błaganie. O, panie Boże mój! I wysłuchaj tego wołania i tej modlitwy, którą dziś twój sługa zanosi przed ciebie. Niech w nocy i w dzień twoje oczy będą otwarte na tę świątynię, na miejsce, o którym powiedziałeś. Tam będzie moje imię, tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie sługi twego i twojego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu twego przebywania, w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Kiedy ktoś zgrzeszy przeciw swemu bliźniemu, później zaś wezwie go do przysięgi, a on przyjdzie do przysięgi wobec twego ołtarza w tej świątyni, wtedy ty wysłuchaj w niebiosach i racz działać. Rozsądź między twoimi sługami, złego skazując na karę, aby na jego głowę spadła odpowiedzialność za jego postępowanie a sprawiedliwego uznając niewinnym za jego uczciwość kiedy twój lud spotka klęska od nieprzyjaciela za to że zgrzeszył przeciw tobie a oni się nawrócą do ciebie i będą wzywać twego imienia modlić się do ciebie i błagać w tej świątyni wtedy ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech twego ludu izraela i przyprowadź ich z powrotem do kraju, który dałeś ich przodkom. Kiedy niebo zostanie zamknięte, i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przeciw Tobie, ale potem będą się modlić na tym miejscu i sławić Twoje imię oraz odwrócą się od swoich grzechów, bo ich upokorzyłeś, wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech Twoich sług i Twego ludu Izraela. Ty wskażesz im dobrą drogę, którą iść mają, i ześlesz deszcz na Twoją ziemię, którą dałeś Twemu ludowi jako dziedzictwo. Gdy w kraju będzie głód lub zaraza, gdy będą spiekota, śnieć, szarańcza lub liszki, gdy wróg jego natrze na jedną z jego bram, jakakolwiek by była klęska, lub jakakolwiek choroba, wszelką modlitwę, Każde błaganie poszczególnego człowieka czy też całego Twego ludu Izraela, skoro przejęty klęską wyciągnie ręce ku tej świątyni, Ty usłysz w niebie miejscu Twego przebywania. Racz przebaczyć i działać. Oddaj każdemu według jego postępowania, bo Ty znasz jego serce, bo jedynie Ty znasz serce każdego człowieka. Niech zachowują bojaźń wobec ciebie po wszystkie dni swego życia na powierzchni ziemi, którą dałeś naszym przodkom. Również i cudzoziemca, który nie jest z twego ludu Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na twoje imię, bo będzie słychać o Twoim wielkim imieniu i o Twojej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu. Gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, ty w niebie, miejscu twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do ciebie wołać. Niech wszystkie narody ziemi poznają twe imię, by przejąć się bojaźnią wobec ciebie za przykładem twego ludu Izraela. Niech też wiedzą, że twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem. Kiedy twój lud wyruszy do walki z nieprzyjacielem swoim w drogę, którą go poślesz, i będzie się modlić do ciebie zwracając się ku wybranemu przez ciebie miastu i domowi który zbudowałem dla twego imienia wówczas wysłuchaj w niebie ich modlitwę oraz błaganie i wymierz im sprawiedliwość jeśli by grzeszyli przeciw tobie bo nie ma człowieka który by nie grzeszył a ty za to będziesz na nich zagniewany i dlatego oddasz ich w moc wroga Wskutek czego zaborcy uprowadzą ich do ziemi nieprzyjaciół, dalekiej czy bliskiej, oni zaś w kraju, do którego zostaną uprowadzeni, będą żałować, nawrócą się w kraju zaborców i będą cię błagać o litość, wołając: Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. Jeśli więc nawrócą się do ciebie z całego serca, z całej duszy w kraju ich wrogów, którzy ich uprowadzili, i będą się modlić do ciebie zwracając się ku krajowi, który dałeś ich przodkom i ku miastu, które wybrałeś i ku domowi, który zbudowałem dla twego imienia to wtedy racz wysłuchać w niebie miejscu twego przebywania ich modlitwę oraz błagania i wymierz im sprawiedliwość przebacz łaskawie ludowi twojemu to w czym zgrzeszył przeciw tobie oraz wszystkie jego występki przez które odstąpił od ciebie i skłoń ich zaborców do miłosierdzia, aby zmiłowali się nad nimi. Wszak twoim ludem i twoim dziedzictwem są ci, których wyprowadziłeś z Egiptu, ze środka tego pieca do wytopu żelaza. Niech twoje oczy będą otwarte na błaganie twego sługi i błaganie twego ludu Izraela, byś ich wysłuchał, ilekroć będą wołać do ciebie. Wszak Ty wybrałeś sobie ich ze wszystkich ludów świata na dziedzictwo, jak powiedziałeś, o Panie Boże, przez Twego sługę Mojżesza, kiedy wyprowadziłeś naszych przodków z Egiptu. Potem, kiedy Salomon skończył zanosić do Pana te wszystkie modły i błagania, podniósł się sprzed ołtarza pańskiego, z miejsca, gdzie klęczał i ręce wyciągał do nieba. I stanąwszy, błogosławił całe zgromadzenie izraelskie, wołając donośnym głosem: Niech będzie błogosławiony Pan, który dał pokój swemu ludowi Izraelowi, zgodnie z tym wszystkim, co zapowiedział, za to, że nie uchybił ani jednemu wypowiedzianemu słowu z wszelkiej obietnicy pomyślności, danej przez swego sługę Mojżesza. Niech będzie z nami Pan, nasz Bóg, jak był z naszymi przodkami. Niech nas nie opuszcza i nie odrzuca nas, ale nakłoni do siebie nasze serca, abyśmy chodzili Jego drogami, przestrzegając Jego poleceń, praw i nakazów, do których zobowiązał naszych przodków. Niech te moje słowa, w których błagałem Pana o zmiłowanie, docierają do Pana, Boga naszego, czy to w dzień, czy to w nocy, aby wymierzał sprawiedliwość swemu słudze i swemu ludowi Izraelowi, Według potrzeby każdego dnia. Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się, że jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma. Niech więc serce wasze będzie szczere wobec Pana, Boga naszego, abyście postępowali według Jego praw i przestrzegali Jego nakazów, jak to jest w dniu dzisiejszym. Następnie król, a z nim cały Izrael składali ofiary przed Panem. Wtedy Salomon złożył ofiarę biesiadną, w której ofiarował ku czci pana 22 tysiące wołów i 120 tysięcy owiec. Tym samym król i wszyscy Izraelici poświęcili dom panu. Tegoż dnia król poświęcił środkową część dziedzińca przed Domem Pańskim, bo dokonał tam ofiary całopalnej, ofiary pokarmowej i stłuszczu ofiar biesiadnych. Gdyż ołtarz z brązu, który był przed Panem, okazał się za mały, by pomieścić ofiary całopalne oraz ofiary pokarmowe i stłuszczu ofiar biesiadnych. Wtedy Salomon a z nim wielkie zgromadzenie całego Izraela, od wejścia do Hamat aż do potoku egipskiego, obchodził uroczyste święto przed Panem, Bogiem naszym, przez siedem i siedem dni, to jest czternaście dni. Dnia zaś ósmego Odprawił lud, który błogosławiąc królowi rozszedł się do swoich namiotów radosny i z wdzięcznym sercem za te wszystkie dobrodziejstwa, które pan wyświadczył swemu słudze Dawidowi oraz swemu ludowi Izraelowi. Dzieje apostolskie, rozdział 16, werset od 16 do 40, opisują dalszą działalność świętego Pawła i Sylasa Filipi, w tym ich konfrontacje. Z lokalnymi władzami i cudowne uwolnienie z więzienia. Kiedy szliśmy na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica opętana przez ducha wieszczego. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to biegnąc za Pawłem i za nami wołała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do Ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, aby się z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysków, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę, stawili przed pretorami i powiedzieli: Ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście. Są Żydami i głoszą obyczaje, których nam, Rzymianom, nie godzi się przyjmować ani stosować się do nich. Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do Lochu i przypadł drżący do stóp Pawła I sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania. Zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Kiedy nastał dzień, pretorzy posłali liktorów z rozkazem: Zwolnij tych ludzi. Strażnik więzienia oznajmił Pawłowi ten rozkaz. Pretorzy przysłali, aby was wypuścić: Wyjdźcie więc teraz i idźcie w pokoju. Ale Paweł powiedział do nich: Publicznie, bez sądu, ubiczowali nas, obywateli rzymskich i wtrącili do więzienia, a teraz cichaczem nas wyrzucają? O nie, niech tu sami przyjdą i wyprowadzą nas. Liktorzy oznajmili te słowa pretorom. Ci przestraszyli się, usłyszawszy, że tamci są Rzymianami. Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto. Oni zaś wyszedłszy z więzienia, wstąpili do Lidii, zobaczyli się z braćmi, pocieszyli ich i odeszli. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.